Czy powinniśmy robić zakupy w niedzielę? Nie, absolutnie. Ale jaki Paweł, czy się sako? Dlaczego nie? Ja nie chodzę po dużych sklepach. Pani nie chodzi. Nie chodzi, nie lubię. Nigdy pani nie chodziła, nigdy nie pracowała w niedzielę? Nie. A młodzi, nie chodzę. Bo młodzi by sobie zrobili zakupy, bo pracują cały tydzień, w niedzielę im pasuje. Co pani im radzi? Co im radzę, żeby... Czy dobrze robią, czy źle? Źle. Ale dlaczego źle? Niedziela jest odpoczynek. Czy pani się zajmuje rodziną? Oczywiście, że czy nie pani pracowała w sklepie, na przykład jako ekspedienci? W sklepie czy markecie nie pani pracowała? No ja... Niedzielę mi chodzi, no. No nie, po prostu... Takie sklepy, które są... Takie, no jedno, jakiś dyżur, jakiś coś gdzieś powinien być na mieście, no czy no, dwa. W restauracji ludzie pracują, w kinie, przecież wszystko zamknąć. No, jak tam już jest co innego. To jest co innego, czyli nie porównujemy. Nie, absolutnie. Także... Jak się pani jeszcze żyje na emeryturze? Na emeryturze już jestem. Nie, czy wystarcza pani na przykład? Jak to wygląda? Ile tej emerytury? Nie widać pani, bo już jest... Jak to wygląda? Dobrze, że jesteśmy we dwoje jeszcze. Ile tej emerytury? Jest 3000 chociaż? Nie ma. W 43 latach pracy. Koło dwóch? Coś takiego, tak? Proszę? Koło dwóch pewnie. No ponad dwa. Na tyle, czy powinno być 2000 za 40 lat pracy? Czy to jest normalne? Czy że takie małe te emerytury? No małe są, bo... Dlaczego takie małe? Powinno być większe. Tusk przecież te śmieciowe przecież, na świeciowych się pracowało. Likwidowały zakłady pracy. Do czasów Tuska, do czasów Platformy. Oczywiście. 2002 roku. Ile teraz trzeba mieć, żeby żyć godnie? Powiedzmy, że ktoś jest sam. Sam? Co najmniej 4-4,5. Ale bez jakichś wakacji zagranicznych, bez jakiejś rehabilitacji? Po 54 latach pracy. 680 zł przejechał. Ale kiedy pan dostał te 500? Jakie to były lata? 2000? Gdzieś tak. Czyli 20 lat temu pan dostał... Wtedy jak te zwolnienia, takie zwolnienie otworzyłem z takich warstaci. Pan jeszcze musiał dorabiać po 50 latach pracy. Oczywiście, no to cały czas. Proszę pana, pożyczka była drugi raz, pożyczka do teraz mam 2400 zł. No po tylu latach to pan powinien mieć 10-5. Ja mówię tak. Jakie to były lata? 2000? Gdzieś tak. Czyli 20 lat temu pan dostał... Wtedy jak te zwolnienia, takie zwolnienie, to wszystko było, pracowałem. W zakładach, w narzędziowni. Sześciu z nas takich było facetów, że robiliśmy oprzyrządowanie do produkcji. 6800 zł dostałem. Po 54 latach pracy. To źle? No, 680 zł, przepraszam. A, 600, właśnie mówię, co pan mówi. Pan 600 zł pan dostał za 50 lat pracy? 54. Już tak chyba mi się taka osoba co tyle lat pracowała, czy mi się nagram kilka tysięcy. Panie, to nie wiadomo, czy to jest cyrk, czy co to jest, nie wiadomo, co to jest. A jak to jest możliwe? Jakieś składki były odprowadzane? No, tak jak odprowadzali wszystkie. Tam się jak... Ale kiedy pan dostał te 500 zł? W jakich latach? A, no to jest... Jak pan odchodzi na emeryturę?